Dzień dobry, dzisiaj mamy 22 stycznia 2020 i jadę rozładować towar. Jesteśmy w Calgary. Przyjechałem tutaj w poniedziałek na wieczór. Wykręciłem pauzę 36 i jadę rozładować ładunek. 5 rano, czyli na moją 7. Nie nagrywałem jazdy do Calgary, bo to już są znane tereny, chociaż później trochę żałowałem, bo w pierwszy dzień miałem konkretną ścieżycę. Opady. 20 cm śniegu w północnym Ontario, tak przez, ja wiem, przez pół dnia. Wyjechałem z bazy o 9 rano, 9.30 i tak przez pół dnia miałem jazdę po asfalcie i później od North Bay aż do Hearst mniej więcej jechałem w śnieżycy. Dobrze się jechało, tylko po prostu jak widoczność była słabsza, musiałem zwalniać dla bezpieczeństwa, no nie będę jechał na łeb na szyję. Ale w sumie ta śnieżyca opóźniła mnie o jakieś 20-30 minut. Później były tęgie mrozy w drugi dzień w Ontario. Znaczy podczas dnia nie. Podczas dnia było tak minus 10, minus 12. Pod koniec dnia w północnym Ontario było nieciekawie, bo była ślizgawica w okolicach Kenory. No i jak już dojechałem do Winnipegu, tam zaskoczył mnie mróz. Znaczy zaskoczył, przywitał mnie mróz. Rano jak wstałem było minus 26. Jak parkowałem parkowałem się w Winnipegu na noc, otworzyłem to okno, żeby lepiej widzieć jak cofam. Miałem wszystkie szyby i lusterka osolone. Szyba nie chciała się zamknąć. I zwątpiłem, mówię, kurde, co się dzieje? Myślałem, że to jest może ten sterownik się popsuł. Chciałem już przekładać stamtąd tu, ale pomyślałem chwilę, racjonalnie, pierwsze co się sprawdza, jak się coś zepsuje, bezpieczniki. No i sprawdziłem bezpiecznik i faktycznie bezpiecznik był spalony. Wyobrażacie sobie? Minus 20, nie mogę zamknąć szyby. Jakoś bym zasnął, bym kotarę dał, nie? Ale następnego dnia jechać. A następnego dnia na preriach tak wiał wiatr z boku, że po prostu mimo mojego ciężaru myślałem, że mnie zwieje do rowu. I później pod koniec prerii temperatura z minusowej skoczyła na zero, później na plus, no i tak oto dojechałem do Calgary, gdzie zrzucam dzisiaj towar. Także taka to była historia tego wyjazdu. Mam nadzieję, zrzucam dzisiaj na pewno, no i zobaczymy, czy załaduję coś, czy będą nas tutaj trzymać. Nie jestem tutaj sam, Alan też przyjechał do Calgary, tylko że on przyjechał w niedzielę. No i jest środa, a on dalej nie ma ładunku. Także dzisiaj będzie nas dwóch do załadowania. On ma pierwszeństwo, ja jestem drugi. No nic, jadę na rozładunek. Calgary jeszcze śpi lub powoli się budzi, a ja przez ten czas jadę na rozładunek. A wizę mam na 5 rano. Przyciągnąłem marchewkę z Quebecu. Pewnie jeszcze ze zbiorów letnich. Traka już mam ustawionego na 105. Znaczy 105 było, tylko tempomat jest zrobiony tak, że mogę wybierać 105. Przestawili mi to komputerkiem. No i tak idzie. 105, 104. Także wszystko już jest w normie. Na początku miałem problem, bo myślałem, że głośniki z tyłu mi nie działają. Myślałem, że głośników z tyłu w ogóle nie ma w kabinie. Więc zdjąłem obudowę głośników, zobaczyłem, że są. I później zacząłem szukać w instrukcji obsługi auta, jak przełączyć, żeby to okazuje się, że radio było tak ustawione na dwa głośniki i na cztery. A co jeszcze? Patrzyłem pod siedzeniem subwoofer, podwójna obsada przycięła kabelego subwoofera. W każdym razie radio już mam na cztery głośniki, tempomat ustawiony na 105, jeszcze tylko łóżko przerobione, to później wam pokażę. I jeszcze zostaje mi zrobić uchwyt do tableta, ale tak się zastanawiam, czy nie zostawić tego tak jak jest. Po prostu kupić drugi taki uchwyt jak mój i będą dwa tablety jeden obok drugiego. Tak właśnie myślę, że to jest chyba najlepszy układ.
bo na razie używam prowizorycznie jednego uchwytu do dwóch tabletów, chociaż przejechałem całą Kanadę tak i się cały czas trzymało, nie? Tylko to tak ładnie może jeszcze nie wygląda. Jeszcze nad tym pomyślę. Zobaczymy, co mi ta korporacja przyniesie. No nie mam zbyt dobrego doświadczenia z Loblas. Loblas rozładowywałem przeważnie w Ontario i zajmowało to sporo czasu. Zobaczymy, jak to będzie w Calgary. No mam pełny ładunek, nie? W sumie nie ma co się śpieszyć, bo i tak czekam i tak nie mam ładunku i tak. No ale lepiej zrzucić tą kotwicę jak najszybciej, nie? Jest ciężki ładunek. 82 tysiące funtów, czy jakieś 21 ton ładunku. No tak. Znaczy nie, ładunku trochę mniej. Nie, dobrze, 21 ton ładunku, jakieś 37-38 ton waży. Tak jest. Mi się wszystko miesza z rana. Przemysłówka jakaś przy lotnisku. To był pod samym tym, no ale ja tutaj nie mam prysznicy. Nie mam prysznicy na Petropasie. Pół godziny przed czasem, 35 minut przed awizo. Tak powinno być. O kurczę, to jest to. Nawrotkę. To jest to przecież. To sobie zrobimy nawrotkę tu. A tak patrzyłem na tym, na GPS-ie, żeby się nie pomylić. Gdzie jest wjazd? Wjazd jest centralnie z głównej ulicy. Dobra, zawracamy. Idziemy się rejestrować do Molocha. Już mnie ktoś wyprzedzi tam. Muszę objechać dookoła. Iść się zarejestrować. Dadzą mi numer rampy. I dziękuję. Musiałem wypełnić taką kartkę. Ja pamiętam w Loblas. Zawsze to się wypełnia. Gdzie ja pojechałem? Chyba źle. Chyba źle. Nie za szybko. Ograniczenie 15 to 15. Zaparkować, iść do drzwi, może dadzą od razu drzwi, pewnie tutaj się numer telefonu zostawia i pójdę trzymać, bo co? Drzwi numer 1-5, drzwi nie otwierać moich, bo otworzą sobie od środka, podałem numer telefonu, mają zadzwonić jak skończą, jest godzina 6.40, 4.40 pierwszego czasu. Zobaczymy, o której mnie skończą. Ja sobie przez ten czas zainstaluję mój znaczek Volvo. To mi zostanie do zrobienia i później jeszcze uchwyt na tableta. Ale tak jak mówiłem, kupię po prostu może drugi taki uchwyt, to się chwieje, i dam jeden obok drugiego. Bo ten ich uchwyt mi się nie podoba, ale no jeszcze pomyślę. Albo może zrobię tak, jak było, że tutaj od spodu puszczę i tu będzie wychodził ten drugi tablet. O. Tak, coś wymyślę. Kurczę. Odkręciłem prawie wszystkie śrubki, tylko te trzy. Tu jest pod kątem. I nie ma jak docisnąć, cholera jasna. To pewnie fabrycznie ten
śrubokrętem elektrycznym albo pneumatycznym to przykręcali. 5.20 zdejmują i to dość szybko. Tutaj w recenzjach czytałem, że mogą zdjąć szybko, a można czekać długo na papiery. No nic, zobaczymy. Tymczasem ja już zainstalowałem mój znak Volvo. Udało mi się odkręcić prawie wszystkie śrubki, oprócz dwóch, ale dało się to zrobić bez większego bólu. Ale teraz mi się zepsuła wtyczka, którą naprawiam. Także na rozładunku przynajmniej załatwię tą sprawę. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Godzina 15, jestem rozładowany. Tylko czekam na zielone światło. Powiedziałem im w biurze, że jeszcze mam czerwone światło. I proszę, to od razu inaczej wygląda trak, nie? No szkoda, że nie inny kolor, ale dobra. Taki obrót sytuacji. Spodziewałem się na gorszy, no ale dobra. Loblas, Calgary. Było dobrze. Rozładowany. Zamknęli mi drzwi. Ja zawsze sprawdzam w takich miejscach, jak jest zamykane przez nich i otwierane, lepiej sprawdzić, czy dobrze zamknęli. No i sprawdziłem, czy jest czysta naczepa i wrzucili mi moją pasę i ten mój pas. Także wracam na truck stop z miejsca, gdzie dzisiaj spałem. Do spedycji zadzwonię, że jestem oficjalnie rozładowany. No i kotwiczę się obok Alana. Będziemy czekać na ładunek. Może no do weekendu powinni nas ruszyć, nie? Jest środa, Alan już czeka trzeci dzień. On ma pierwszeństwo, ja będę czekał pierwszy dzień. Ale jak wyjdą ładunki, będą dwa, no to od razu. Dobra. Powrót na truck stop. Formalnie zadzwoniłem do spedycji i zameldowałem im, że jestem rozładowany i gotowy do jazdy i że zmierzam na truck stop. Nie no, wiadomo, im lepiej powiedzieć, bo zawsze mogą być jakieś problemy z rozładunkiem albo coś. Jestem rozładowany, zlecenie zakończone, teraz czekamy następne. Więc ci jadą do pracy, a ja jadę na truck stop odpoczywać dalej. Co mi jeszcze zostanie do zrobienia, to wysłanie zdjęcie, znaczy PDF-a podpisanego dokumenciku. Niech mają, niech wysyłają i niech ściągają kasę. Chyba zatankuję się do pełna, żeby mieć jeden prysznic więcej. Bo tutaj zawsze przed załadunkiem nie chciałem mieć dużo paliwa w bakach, nie? No ale to z tego względu, że te baki są małe, po 50 galonów każde, czyli nie, po 100 galonów każde, czyli mam tak naprawdę mało paliwa, to mogę się zatankować na 3/4, nie? A nie na pół. Jeszcze w sumie nie wiem, mam jeszcze jeden prysznic. Nie wiem, czy się tankować, czy nie tankować. No ale stąd z tym paliwem, co mam, to daleko nie zajadę. 500-600 km i trzeba będzie od nowa tankować, więc chyba się zatankuję. Ciekawe, czy moje miejsce obok Alana jest. Czy ktoś już je zakosił. Nie, jest dalej. Zatankowałem 200 litrów. Tak, żeby nie być na pół, ani na full, tylko między, na 3/4. To już mi daje większe pole do manewru, żeby gdzieś tam dojechać. No ale tymczasem parkujemy i tyle. I tyle. W tym samym miejscu, co przedwczoraj. Jest miejsce. Alan jeszcze śpi. To ja teraz mam czas, to sobie zamontuję ten uchwyt. Jednak no mógłbym zamówić drugi taki sam, jeden obok drugiego, ale mi się wydaje, że zrobię to ten sposób, to będzie fajnie, albo w ten sposób, o, żeby nie stracić dojścia do tego, nie? Zobaczę, gdzie tam się da zrobić uchwyt, dziury. Już. I będzie elegancko. Bo w sumie tego traka, no jak ja nie będę używał, to ten uchwyt musi gdzieś być, nie? W sumie mogłem zostawić tutaj tego tableta samego. Dobra, nie, zrobię ten ich uchwyt, niech będzie. Na razie. A później się pomyślę. Tak się śpieszyłem, znaczy tak zacząłem pracować.
A tutaj telefon z Prince'a, że mamy załadunek w Waszyngtonie. Proszę bardzo. Załadunek jabłek w Waszyngtonie. Ja i Alan. Miałem zbudzić Alana, ale on chyba już się zbudził. Także składam to do kupy, bo nie zdążę wywiercić dziur. Alan już się obudził. On ma przewagę, bo on ma więcej czasu. Ja mam jeszcze... Mam do klienta 900 km, 926 i mam 10 godzin i jeszcze pauzę pół godziny, także ja muszę zaraz stąd uciekać, nie? Zresztą on wie. I będziemy jechać razem tak za granicę gdzieś, a później się rozjedziemy. Przeglądzik musi być. Jak tam szofer? Sprawdza wozik. Dawaj, dawaj, bo nie ma czasu, kurde. No to spokaj, masz 5 godzin. Nie, ja mam 9. No, 9. Ty w milach, ty też masz sporo. A nie, to masz bliżej. Masz manifest? Dla ciebie? Dobra. No. To jak jesteś gotowy, 29 kanał, zapraszam. Co? Ja. On ma... Nie no, on ma więcej. On ma... Gdzie on ma? On ma w Prescott. A Prescott... To jest... A, już teraz nie wiadomo. Nieważne. Wiem, że ja mam 900 km. A może mam mniej, czekajcie. Planowanie tras. Nie, dobrze. Ostatnie przygotowania i lecimy. No to wio. Do metro masz, nie? 5 wschód słońca. Nie no, mówię, jutro, aby tylko załadować, coś tam ujechać i później 4 full dni, ale jak dobrze pójdzie, to i w niedzielę na wieczór. Ale mówię, co, to na razie nie ma co liczyć, tylko wiesz, załadować, jakoś się martwi o moją naczepę, bo jest ciężka, nie? No, zobaczymy. 980 przez 49, to ile to będzie palet? Ja 20 palet, nie? No ale jabłka! Jabłka to są lżejsze niż gruszki, nie? To taki plus. 20 chyba było, co? Tak, tak, single, double, single i wiesz. I powinno wyjść ok. I mówię, jabłka są ciut lżejsze niż gruszki. Ja jak wkładają gruszki, to wtedy zaczynają się problemy, nie? Ale jabłka z reguły, to zależy jak trafisz, bo niektóre są cięższe, lżejsze, ale ten. Tylko ja nie lubię tych jabłek, bo one pod sam sufit. Trzeba jechać z tym jak z jajkiem, a nawet jak jedziesz jak z jajkiem, to dupa Jasiu czasami, nie? Piękny jest ten wschód słońca. No dobra, to może trochę timelapsu. Będziemy jechać w stronę gór skalistych, wzdłuż dół gór skalistych, później odbijemy w prawo, przybliżymy się do gór skalistych i później wjedziemy w British Columbia, góry skaliste i w pewnym momencie uderzymy na południe w stronę Idaho, gdzie przekroczymy granicę. I później Idaho doliną aż do Spokane i później no rozjedziemy się w Spokane.
wyprowadziłem Alana w niezłe maliny. Ja myślałem, że tą drogą jechałem, a jechałem inną drogą, ale dobra. Kawałek po żwirze z 20 km. Za 12 km dojeżdżamy do głównej drogi. No nie? Coś innego, naprawdę. Faza. Szkoda tylko, że z tym dronem nie wypaliło, cholera, no bo by były super ujęcia. I dla takich momentów trackerka się opłaca, nie? Wydawało, że tą drogę kojarzę, ale to coś mi się pokręciło. Nie szkodzi. Miejscowość Furman. Co tutaj jest, ok? Co się dzieje? Jak tam? Jakaś tam? Co by się stało? Ok? Nieodśnieżone. Nie no, zawracać chyba nie będziemy. Zjeżdżamy z tych gór, to jest takie pasemko góry i będziemy zjeżdżać, nie? Ale to jakiś śnieg był ubity, aby nie było wyjazdu się przez Steve by się ucieszył, kurde. Ja, Steve, two prints, we are stuck. Wiatr nawiewał, jak padał śnieg i wiesz, nie? Tutaj widać, że za bardzo nie odśnieżają. Mówię, 8 km jeszcze, 9. Ja byłem 100% pewny, że tą drogę znam, nie? 100% pewny byłem. Teraz wjechaliśmy do Parku Narodowego. Posypane jest gravelem, spoko. Nie, jest luz. Teraz to już będzie moja droga, nie? No to normalnie można jechać, nie? Jeśli raz już przyjechało, ile trzeba wyjechać, to jest ok, kurde. Pewnie, pewnie.
tutaj ten, na polowanie przyszedł. Marunio to tutaj by klnął na nas. Lampy w ogóle. Nie zdziwię, że na końcu będzie policja na nas czekała. To Kanada to. Kardzieży zabijać nas czeka, widzę, że według GPS-a. O kurde. Ja rozjazd z góry będzie. No to nie ma zakazu. No nie tego, że jesteś gdzieś to. No to co to było? Policja nie ma tutaj czekać, nie? No mam na prawa, ale rzadko się nim blisko nie jeździ, no bo przecież się nie pierdolą, gdzie pożywiże, nie? Czuję się jak, pamiętam jak w Colorado jechałem z tej Paoli, gdzie jest znowu w śnieg. Wow. No nie wiem, teraz trzeba uważać, żeby się nie zamulić, nie? Bo jak staniemy, to będziemy się cofać, nie? O, nie ślizga, kurde. Drogę wymyśliłem. Drogę wymyśliłem niezłą. Nie no, idzie, nie? Żeby nie stanąć w miejscu, żeby ten, ale nie, tutaj jest w miarę ubite i przyczepność jest dobra. Nie jest oplodzone, jest ubity śnieg. Teraz będzie mega zakręt i w dół. Ale cię wywiozłem w maliny, ja cię kręcę. Jeszcze wyżej jedziemy. Ty nieźle, nie? Ha, kurde! No nie wiem, jakby to tak mega ciężko było, to nie wiem, czy to by było tak łatwo, nie? Z pitmosem na przykład. Przejechałoby się, nie? Przejechałoby się, mi się wydaje. Dobra, teraz trochę powoli, bo tu z górki. No chwilę, przejedziesz, to mi chodzi, że mógłbyś stracić, wiesz, power i tam jakbyś stanął, to mogło być trudne to jest z pitmosem, nie? Znaczy mógłbyś stracić momentum, tak. Chociaż jak jesteś ciężki, to jakbyś się rozpędził tak, że trzymał równo tego, to nie powinno być problemów. Powoli, nie? Powoli. Jadałem na manuala. Nie, przygoda niezła. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. No, ja mam bardzo, kurde, co tu jest? Kurde, w samym momencie tu przejechał. Ale ładny widok. A będzie miał ładny widok po lewej.
oni nas na GPS-ie sprawdzą w firmie i zobaczą, na jakiej drodze jesteśmy, to się za głowy złapią. No wiesz co, to nawet na pewno na GPS-ie to nie ukazuje, że to jest taka przedzielona droga, nie? Prysy na kanałach. Mniej więcej taką drogą w Colorado się przebierałem z Pitmosem i też były takie właśnie przełęcze, nie? Ale tutaj, no, powiem ci, że w tym momencie tak troszeczkę straciłem pewność siebie, nie? Na moment. A już dojeżdżamy do głównej. A to bardziej chodzi o ten śnieg, nie? Bo tam żywirówka, to bardziej śnieg trochę. Ale to nie, to ktoś to odśnieżał, nie? Ubity śnieg, to jest ok, nie? Ta jest posypane tym kamyczkami, także wiesz, luz. Jesteś tam z tyłu? Pusto, tu można się tam, nawet jak jest śnieg. Dobra, wracamy do cywilizacji. Kurde, no ale ty nie powiem, że to takie momenty, jak mówię, ty... Daliśmy radę. No ale czasowo to raczej nie za bardzo, nie? A, dobra, jest to przygody, może, kurde, to... Parę kilometrów jedziemy w British Columbia. Jak widać, tereny już się zmieniają na piękne.
i w górach skalistych zrobiła nam się zima, panie. Trochę ich tutaj zasypało śniegiem. Świeży śnieg, ale temperatura taka 0 plus 1. To jest miejscowość Fernie, British Columbia. 175 km do granicy z Idaho, mama. A do klienta 620, ale do klienta nie dojadę. Z tego względu, że dzisiaj robiłem dostawę i czas pracy mi się skończy. Nie szkodzi, awizację mam dopiero na 11.30 rano, więc jest czasu, a czasu, a czasu. No a teraz pusty trak stop, nie? To my tam staniemy jak tamci na wyjeździe. Ale Tima tu nigdzie nie widziałem. Dobra, tutaj za mną stanie już. Obowiązkowa pauzunia. Co na ten temat sądzisz? Ja jestem przeciwko. Tak samo i ja. Ale jedziemy do Stanów. Nie masz wyjścia, kolego. Ja mam załadunek w Quincy, Washington, a Alan ma w Prescott, Washington. Obydwa full loady, czyli ładunki pełne. Zapomniałem, że mam jeszcze dwa grejpfruty i pomarańcze, więc muszę ją w tej chwili zjeść, bo do Stanów nie mogę tego wwozić. I kontynuujemy dalej przez piękne, zaśnieżone tereny British Columbia. To jest droga numer 3. No, rzadko tutaj na tej drodze bywam. Ona jest też bardzo ładna i bardzo przejezdna tranzytowo aż do granicy z Idaho, a później już są zakrętasy i przełęcze do Vancouver, nie? Raz tylko do Vancouver samego dojechałem tą drogą. O, to prowadzi przez Dolinę Osoyo, coś takiego. No. Do granicy jeszcze jest jakieś pół godzinki. Ja mam jeszcze za granicą, teraz mi pokazuje 6 godzin 14, ale za granicą mi wyjdzie 4 godziny 14 minut jazdy. Także do klienta na pewno nie dotrę i gdzie mi wyjdzie spać, tam będę spał. Zresztą mam czasu, a czasu mam około... Jak stanę, mogę wykręcić pauzę 13-14 godzin, bo mam awizo, tak jak mówiłem, na 11.30, czyli na 2.30 mojego czasu. Pełny ładuneczek, to jest okej. Na jabłkach w miarę szybko idzie. Oby tylko waga była pod klientem, to mnie martwi. Zostało już tylko parę kilometrów do granicy, to jest taka spokojna granica. W górach mało uczęszczana, aczkolwiek uczęszczana. Miejmy nadzieję, że to szybko pójdzie. I szybko znajdziemy się po drugiej stronie. A to nie było. On nie uśmiechał się, ale nie był jakiś chamski. No ja ten, dobra już jedziesz, ja ten, mnie tak zapytał, tak się spojrzał na mnie, zamknął okno i all set. Nie, taki normalny był, nie? Także granica poszła elegancko. O serio? Ja tak specjalnie spróbowałem zapamiętać, gdzie ty jedziesz, bo on się mógł spytać, ale wiesz, on nie widział ciebie prawdopodobnie, że jedziesz do Prescott. Ja takie pytanie, a you know this guy? No, to,
podwójnej obsadzie jechaliśmy do Stanów, to jest zapisane, że my nie raz i razem jechaliśmy. Musiał ten. Ale wiesz, no ty, come on, dwa prysy jadą razem, dwóch Polaków i co, mam się nie znać? Fuck. Zjeżdżam, także tam zasuwaj i oto się zgadamy po załadunkach, zobaczymy jak to będzie. Jak wyda, to może we dwoje pojedziemy na Susemarii, bo się fajnie jedzie. Czas szybko mija, nie? Trzymaj się i powodzonka na załadunku jutro. No, no, zobaczymy co się dzieje i gdzie to jest. Mał być świetny, kurde, a powodzenia, spoko. Nie wyciągnął, kurde, relaksik. No i takim sposobem mogę zarzucić kotwicę z czystym sumieniem, że podjechałem jak najdalej się dało klienta, bo ja zawsze mam te dylematy. Mogłem stanąć wcześniej, na lofsie i tak dalej, ale później jak mi tej pół godziny zabraknie, to będę na siebie zły. A tak wyjechałem prawie, że maksymalnie to, co mogłem wyjechać. Gdyby nie ta przygoda, gdyby nie ta przygoda z tą drogą, to bym mógł jeszcze pojechać dalej, bo tam dalej była fajny truck stop, no ale dobra. Teraz to już jest, jak to się mówi, po musztarda po obiedzie. Więc będę miał przynajmniej święty spokój i czyste sumienie. Gdzie tu jest wjazna dla traków, kurczę? A, tu. Fajne miejsce, idę odpoczywać dalej.